Na pewno przed taką wycieczką trzeba wykonać kilkanaście telefonów, coś porezerwować, parę maili wysłać, no ale no jest to naprawdę potem przyjemne. Jak już widać, że ten cały program się układa realnie, to jest całkiem przyjemne. Zrób taką minę, jakbyś się cieszył. Toruń to ogólnie piękne miasto. No Toruń, ogólnie bardzo ładne miasto. Podoba mi się szczególnie to, że jest właśnie w stanie niezniszczonym. Zostało zachowane praktycznie idealnie od czasu, kiedy zbudowano te budynki, więc pięknie, bardzo ładnie wygląda, nie zostało dotknięte żadną wojną. Ile razy już tutaj byłaś? 4? Jestem 5. Zapomniałem powiedzieć, że będzie nam rosło ciśnienie i podczas tego przyjazdu można śpiewać, można przełykać, przede wszystkim ślinę. Jak komuś braknie, niech sobie pożyczy od sąsiada. Sześć Boże. Sześć Boże. Przywieźli do Betlejem pasterze. Realistyczne, bo kopalnia jest jeszcze czynna. Ogólnie przewodnik był bardzo miłym i śmiesznym, zabawnym. No a jeszcze bym poszła wiele razy tam na pewno, jeśli będę miała okazję. Panorama Racowiska zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Bardzo mi się podobało w ogóle sposób, w jaki oni to przedstawili i ten obraz, ilość szczegółów jest zdumiewająca. Naprawdę można było oglądać go godzinami i ciągle dopatrywać się nowych. Marzę o tym, żeby zrobić analizę. Jesteśmy teraz na wieży matematycznej na jakimś uniwersytecie. Podoba mi się bardzo, widoki są po prostu zdumiewające i w sumie nie mogę się doczekać, kiedy wjedziemy na ten Sky Tower. No to 49 piętro, bo pewnie będą jeszcze bardziej zdumiewające. Wrocław jest ogólnie super. Przeciętnie został zrealizowany, bo jeszcze weszliśmy na Uniwersytet Wrocławski, co nie było planowane. Wszystkie punkty zrealizowaliśmy, także jestem bardzo zadowolony. Proszę pani, wiem, że mieliśmy się nie oddalać, ale przepraszam bardzo. Ha 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 ha!